ty gościu nie uwierzysz. No nie uwierzysz. Co ja, ale jaki ja jest? Ja chyba trendy będę tworzył na YouTube i na TikToku. Wymyśliłem. Gościu, jemy lody Freeza i zrobimy recenzję. Dobrze w chuj, nie? Ej, a masz numer jakiś do nich? Freeze mi nie odpowie. On kiedyś mnie ogląda, a teraz mi nie odpowie. Freeze, dla ciebie, za to, że kiedyś nie wierzyłem w projekt, lody twoje zareklamuję, człowieku. A jak będą chujowe, to powiem, że są niedobre. Mini Mike. Ej, piękny, słuchaj. Te lody wasze, ekipowe, gdzie ja to wpierdolę i znajdę i kupię? Czym jedziemy? Tym? Nie, gościu, pa! Marek już jest, Marek przyjedzie, Marek już jest. 10 minut temu widziałem, jak pole orą. BMW Monicę zajebałem. Jeszcze nie mam swojego, ale już się przymierzam do BM-ki. Porsche jeszcze mamy? Nie wiem, dlaczego jeszcze jest. Tak w sumie nie wiem. Chodźcie, wam pokażę w ogóle BM-kę, bo wy się zastanawiacie. Ej, Samu, kiedy nam pokażesz samochód dla widza? To ja wam teraz go pokażę, ale Kuba dołoży do niego muzykę. Dlaczego? Bo pies czeka i pewnie was to pewnie denerwowało. Chociaż się zamknął, to może o nim opowiem. BMW, te one. 2.2, 6 cylindrów, pełna kurwa. Z tyłu inne aulusy. Z przodu inne. Designerski look. Do tego biały kierunek, to jest bardzo ważne. Tylko wieś wozi się w pomarańczowych kierunkach. Biały kierunek jest w chuj ważny. Biały kierunek z przodu symbolizuje polift. Do tego znaczek. Chuj wie co zrobimy, ale wymienimy go na pewno. A i środek, półskórki pokażę. Półskórki są. No to nawet tutaj ćwierć skórka, bo widzę, że jest troszeczkę zjechana. Ale ogólnie BMW pachnie prawie nowością. Niecałe 300 tysięcy przebiegu. Auto dla widza. Znaczy, dostaniecie w dużo lepszym stanie, tylko czekamy, aż Nitro przywiezie kapuchę z Wrocławia. Bo ktoś musi w to zainwestować. Ja je kupiłem, on musi dorzucić siódemkę, żebyście mieli je picobello. Mam pomysł. Alufelgi, polusterka, dotąd kurwa. Dotąd wyjebiemy alufelgi, dotąd. Normalnie tu wycinamy, człowieku, boszówką. Profil robimy tu. Wjeżdża alufelgę, dwie z przodu bym zajebał. Dwie z przodu, cztery z tyłu. Zrobimy z tego kurwa czołg. Ale tylko możesz to wygrać, jeśli kupiłeś kiedykolwiek coś na One Nightka, nie. Na Pompa Team, na 7 More 7, kiedykolwiek, 5 lat temu nawet. Jak coś kupiłeś, to bierzesz udział. Albo grasz w One Night Casino i masz 50 level plus, więc jeśli nie grasz, to pobieraj. A więcej o nim za tydzień, półtora, bo to w Polsce nawet wydać nikomu nic za darmo nie można, także musimy to wszystko zrobić zgodnie z prawem, żeby każdemu się podobało. A my dzisiaj jedziemy, pokaż. Jebać biedę. To chyba najlepsze auto, jakie myśliłem. Mam nadzieję, że powiem to samo o tym aucie, który do mnie jedzie teraz na wycież Niemiec od pana Helmuta, który nim przejechał tylko 2900 km i stwierdził, że kupuje nowe auto. Monika do mnie, że mam jej umyć auto. Ja powiedziałem, że nie ma czasu, a ona dlaczego? Bo ja powiedziałem, że jadę jeść lody Freeza, a ona, o kurwa. A ja powiedziałem, no właśnie. Masz pieniądze? $20? No jak 20 zł będą lody kosztować? Starszy na jednego. Bo na drogę chuj. No jak drogę? Serio, 10 zł zapatyka. Nie no, w życiu nie. Serio. Co ty pierdolisz? Serio, przysięgam ci. Sprawdzałem. A co jest na patyczkach? Jak robić YouTube, czy co? O co tam chodzi? Jakieś typy, ja się zapytam. Ty, siema chłopaki, dobry dzień. Pytanko mam, tu są lody ekipy? Idzie kupić? Słyszeliście o takim produkcie? No. A sprawdzaliście po lodówkach? Ja idę zobaczyć, podobno można dom wygrać. To jest kit, bo jeden miał 77 lat, kurwa. Pani dobra i kochana, 3 lody ekipy dostaniemy. To są nowe lody i chcemy je sprawdzić, bo to kumpel je robi. Taki młody milioner i chciałem zobaczyć, czy... Bo filmy robi fajne, muzykę robi fajną, to za czymś lody robi dobre. Tu lody mamy i tam z tyłu, ale nie kojarzę. A z korala macie, bo to są z korala. Czyli pierwszy sklep nie ma. Pierwszy sklep nie ma, okej. W ogóle tutaj w środzie może nie być tych lodów. Ale czemu? Przecież Intermarché jest duże na przykład. No tak, w Intermarché możemy zobaczyć. Tu ma gumy są, to nie tak, wiesz? To ja czekaj. Pani dobra i kochana, mam takie pytanie. Bo mój kolega robi lody teraz. Zaczął robić lody, nazywają się lody ekipy. Czy takie coś dostaniemy u pani? Jakie lody? Lody ekipa to się nazywa. No, od Korala. Koral to robi. Tak, już ktoś tutaj pytał. Czyli szukają tego po środę. Bo to jest nowość, on jest młodym milionerem i on robi gry, robi muzykę. Jutro przyjeżdża przedstawiciel, ja mu się zapytam. Ja bym to wziął, bo dzieciaki to kupią. Od razu. Tak. Od razu. Jak my sami szukamy stare dziody. To są małe te lody, czy... To jest mniejsze niż to. To są jak takie... Na patyku? Na patyku, no. Tak. Jakieś wodne coś tam. Ja bym to brał, bo to będzie strzał w dziesiątkę, już teraz mogę powiedzieć. Dobrze. Bo w środę nie możemy znaleźć. Czyli jak będzie pani pierwsza,
to się rozejdzie szybko. No dobra, dobra. Kłaniamy się, do widzenia. Do widzenia. Mógł być przedstawicielem handlowym. I wiesz, my stare dziady wjeżdżamy, mówimy o lodach, a tu jeszcze ktoś się pytał. Że tam, gdzie są jakieś sklepy, w których masz lodówki korala, bo to od korala są, więc tam będziesz musiał szukać. Ale tak to nie wiem, gdzie są dokładnie. Dobra, czyli tak jak w sumie myśleliśmy. Sorry Algida, ale będziemy cię unikać dzisiaj. Ty Misiek, bo my szukamy normalnie po wszystkich sklepach po środzie. Baby nie wiedzą co to jest. Podobno dzieciaki szturmują lodówki. Jedna kobieta jutro, na jutro zamówiła podobno 2 tiry tych lodów, więc ja nie wiem. Ja nie wiem co wy żeście zrobili. Tylko nie pokażę ci co mam w Safari w szybko wybieranych, bo to by mogło dziwnie wyglądać. No dużo jest X-ów strasznie, także nie pokażę. Piszę w Google i... Pomorskie Centrum Dystrybucji. Co to jest kurwa opatówek? To jest gdzieś blisko środy. No, to jest hurtownia, nam w dupie to mam, mają mi dać spróbować. Hurtowo, chcielibyśmy kupić 2 lody, bo mam tylko 30 zł. Tak. Tak jak musisz powiedzieć. Tylko, że to jest 17. No, że jest po 16, może być zamknięte. Ty, ale żeby lodów nie było, od ekipy. Na świecie. Jedni wszystkie już, byli zali je. Po prostu szukamy lodówek korala. Jak nie ma, to nawet bab nie męczymy. Bo ta była w takim szoku, że tak, lody są. Są, tam. Ale ja mówię, nie takie, ale no są. Wszędzie właśnie te Algidy albo te Nestle z kaktusami. No. Kurde, to może do Intem polecimy. Chyba najszybciej będzie. Dziękujemy, do widzenia. Koral? Gościu, koral, patrz to. To znajdziemy tu. No nie wiem, to jest bardzo słabo. Widzowie, przyszliśmy w sklep cały. Znaleźliśmy pierwszy raz lody koral. Ale to było kilka rożków i koniec, nie? Tak. A regałów z lodami było pełno, a tam w środku były jakieś, jak to mówisz, pępuchy? Pompuchy. Pompuchy jakieś tam były. Dzwonię do eksperta w sprawie ekipy, czyli do mojej córki. Jak ona nie będzie wiedziała, to... Odbiera jak ja od swojego ojca. Dopiero teraz wiem, co mój stary czuje, kiedy ja zawsze robię tak. Przyjechały posiłki. Też ma córkę. I też jest frizowiczką. Dobry. Dzień dobry, szukamy lodów. Gdzie są lody koral w Polsce? Ziółek. Jedziemy. Tak? Tam są, na 100% tam lodówkę nawet kojarzę. Jedziemy do Ziółka. Siema. Siema. Lody koral, bo są lody. Ja kupuję czasami lody koral w Biedronce. Mają duże lodówki. A takie właśnie, takie pojedyncze szkółki też mają, czy? To nie powiem. Dzieciaki się pobiło loda, już psy jadą. Jadą psy. Dzieciaki sobie zęby mleczne powybijały, żeby zjeść loda ekipy. Halo? Ej, córka, słuchaj. Ważne pytanie mam, bo tylko ty możesz wiedzieć, gdzie ja to kupię. No. Gdzie dostanę w środzie lody ekipy? O mój Boże. No jak ty nie wiesz, to kto ma wiedzieć? A nie jadłaś jeszcze? Mm-mm. A koleżanka nie wie twoja jakaś? Pytam koleżanek na grupie. Mogę napisać, ale chyba nie jeszcze. Weź mi ogarnij. Zuziano, opowiadaj. No więc tak, w Gdańsku niby są, ale to w Gdańsku, bo moja koleżanka niedawno wróciła z Gdańska. Za daleko, do 100 kilometrów. Niby mogą być w Żabkach, ale to nie wiem w jakich. Właśnie byliśmy w Żabce i nie ma teraz. Sekundę temu z Żabki wyszliśmy. To nie wiem już. Szukaj dalej. Szukaj dalej. Jak znajdziesz, za 300 wydaje. Jak znajdziesz, masz 300. Normalnie. Morda, ogarnij to. Dla ojca. No, nara. Byliśmy w Dino, tam nie ma. Byliśmy w Lewiatanie, tam nie ma. Byliśmy w kilku mniejszych sklepach, tam nie ma. Byliśmy w Inter, tam nie ma. Idziemy do Żabek, bo widzowie nam napisali na Instagramie i samu PT, pamiętajcie, żeby followować, że w Żabkach możemy dostać takie lody, więc idziemy szukać. Drodzy widzowie, jesteśmy na Wielkiej w Poznaniu i idziemy do sklepu Duży Benek. Duży Ben. Duży Ben. Do Dużego Bena. Dostaliśmy cynka od Wicki, która powiedziała, że dostaniemy lody właśnie w tym sklepie albo w Empikach. Ale Empiki są chyba pozamykane. Gdzie jest ten sklep, Kuba? Bo to po prawo. W razie. To idziemy szukać dalej. To idziemy szukać dalej. Dziękujemy. Ostatnie miejsce, w które będziemy wchodzić. 4 godziny szukamy lodu. Ja pierdolę. Ja nawet nie wiem, czy ja kiedykolwiek tyle
tyle czasu poświęciłem, żeby jakiś film nagrać. No. Lajka zostawcie jebanego. Za chwilę zamykają Żabki w Polsce, a my szukamy torów. Widz nam wysłał wskazówkę i powiedział, że w Żabce na Ogrodowej, naprzeciwko torów, niedaleko liceum, o 16:00 w dużej lodówce były lody ekipy. I on je jadł. I my jedziemy, kurwa, rozwiązać tą zagadkę na ogrody. Co? Jesteśmy chyba blisko. A jak się go zapytaliśmy, w której Żabce, to powiedział tylko, że no właśnie, że żeby tam były jakieś hangary i liceum. Ciekawe, czy tam są hangary i czy tam jest liceum. No, ale jesteśmy tak zdesperowani, że po prostu już tam jedziemy, nie? I jak tam nie będzie, to nie wiem. Jak nie spróbuję tych lodów, to oszaleję. Ja mi ślina z pyska leci, kurwa, na całą myśl o tych lodach już. One muszą być jakieś wyjebane w kosmos, to musi być kawior wśród lodów. Ej, ta Żabka istnieje, mamy ją, rozwiązaliśmy zagadkę klauna z Koszalina. Są tory, jest postój tramwajowy. Jest Żabka jebana. Jest Żabka. Kuba, na Freeza się przełącza i nagrywam. Przecież tu nawet ich kurwa nie było. Przecież tu nie, żadnych lodów nie było. A zapytaj, czy były tu? To są lody ekipy. Czy były tu lody ekipy? No to są nowe lody od Koral. Nie było. Stary, ja mam 31 lat i biegam za lodami. 31 lat za lodami biegam. 4 godziny, człowieku. Ja za dziewczyną bym tyle nie biegał. Zbejtował nas. Zbejtował nas. 10-latek. Kurwa mać. Jestem zły. Ej, słuchaj, nie uwierzysz, były. Ja pierdolę. Stary, 3. 3 ostatnie, w żadnej Żabce nie było. Kurwa, dzięki. Ej, stary, możemy się spotkać? Możemy się spotkać, coś ci odpalę. Może ci dam jednego z nich. Chuj jebany. Zostawcie lajka. Napiszcie komentarz, a my wrócimy silniejsi i z lodami, już w pokoju, od razu będzie recenzja. Co? Film 4-minutowy. Ja nie mogę robić vlogów, ja muszę robić kidrop. Nara! Beans.